Witaj, stalkerze. Widzę, że udało ci się wyrwać poza kordon. Cieszy mnie nasze spotkanie i wiem, że długo się nie widzieliśmy. Ale co tu dużo mówić? Porwała mnie Zona. Była to długa i bardzo wyboista przygoda, od której mam nadzieję teraz odpocząć. Myślę jednak, że nie może to być tematem naszego dzisiejszego spotkania. Z racji tego, że chcesz ruszyć dalej, mogę opowiedzieć ci o tym, gdzie się w tej chwili znajdujemy. Jeśli zmęczyła cię dotychczasowa droga, to nie mam dobrych wieści. Tutaj dopiero zaczynają się schody. Wysypisko. Tak je nazywamy. Ogromne cmentarzysko maszyn pełne stalkerów żółtodziobów. Czasem można też spotkać bandytę szukającego towarów z Afryki. Zaraz po pierwszym wypadku zrzucono tu całe stosy odpadów radioaktywnych. Głównie pozostałości po starych budynkach pełnych mutantów. Nie sposób ich nie dostrzec. Zawsze możesz spróbować znaleźć tu artefakty. Za chwilę, idąc spokojnym krokiem, zobaczysz skład pojazdów. Miejsce wygląda to dokładnie tak, jak jego nazwa. Niewielki teren otoczony ogrodzeniem z drutu kolczastego. Przy wejściu stoi budka, pali się ognisko. Często dochodzi tam do spotkań między stalkerami a bandytami. Jeśli masz przy sobie sporo cennych drobiazgów, to uważaj. Nigdy nie wiesz, kto akurat będzie stał na warcie. Kierując się dalej główną drogą, tak zwaną autostradą, dojdziesz do składu. Opuszczonego hangaru pośrodku wysypiska. Z opowieści wiem, że kiedyś posiadał on połączenia kolejowe z fabryką w pobliżu agropromu. Sam hangar służył jako centrum obsługi lokalnych lokomotyw. Jako twój oddany przewodnik po zonie powiem ci tyle. Całe wysypisko to jedno wielkie pole bitwy między frakcjami, więc nie przyzwyczajaj się. Raz odpoczniesz przy ognisku z innymi stalkerami, następnym razem z tego samego ogniska zobaczysz tylko błyski wystrzałów w twoją stronę. Oczy dookoła głowy, kocie. Pomijając to, że ktoś będzie czaił się na twoje życie, wysypisko jest świetnym miejscem do ćwiczenia swoich umiejętności. Wielu lokalnych będzie miało do ciebie kilka próśb, które jako początkujący lepiej, żebyś wykonał, jeśli marzysz o tym, żeby w przyszłości dostać miano doświadczonego. Chociaż wiem, że chęć zobaczenia agropromu albo spędzenia miłych chwil w barze strasznie kuszą, ale pamiętaj, bez rubli i kontaktów nic tu nie znaczysz. Jest jeszcze jedno ciekawe miejsce. Północny posterunek. To tutaj spotkasz powinność. Pamiętaj jednak, że dla nich nie jesteś nikim innym niż tylko losowo widzianą twarzą, o której zapomną przy następnym ataku mutantów z pobliskich bagien. Jeśli tak bardzo chcesz dostać się w głąb, bliżej magazynów wojskowych, lepiej daj im dobry powód, żeby cię przepuścili, albo dobrze sypnij groszem. Podobno niedaleko od ich obozowiska można przedostać się do Doliny Mroku. Zachęcająca nazwa, nieprawda? Myślę, że spotkamy się wkrótce. Wiesz, że nie lubię ci zdradzać wszystkich sekretów. Chciałbym, żebyś trochę sam poszukał. Ale pamiętaj, kiedy poczujesz, że robi się trudno, zawsze możesz zawrócić. Ale dokąd? Przecież przyjechałeś tutaj w jednym celu. Nie umrzeć jako bezimienny poszukiwacz bezwartościowych błyskotek. Do następnego. Udanego polowania, stalkerze. Skoro nadal tutaj jesteś, to nie zapomnij o zostawieniu subskrypcji na kanale i do zobaczenia w następnych materiałach. Siemka!